20 marca w Strzelce. No, szlaban jest założony tutaj, ale mamy zgodę od Jaśka Iwanowskiego. No, jesteśmy z Waldim i chcemy sobie polecieć. No, wiatr kołuje, raz jest z zachodu, raz z południa. No, nieważne, stamtąd trochę dalej odjedziemy od drzew, bo na pewno jakieś rotory będą. No, tak jest między 3 a 4, czasami piernie. O, jesteśmy gotowi do startu, zaraz startujemy. Lecimy sobie, no, gdzieś tam za Wisłę, tam gdzie ostatnio byliśmy, no było, no, miliony ptactwa, kurczę, no. Chcemy sobie zobaczyć tam, pofilmować, bo wtedy nie miałem kamerki, a dzisiaj już przygotowałem sobie kamerkę, o. Także idę zaprowadzić na tamtą stronę. No, wiatr jest szarpiący, tak między teraz 4 a 5, ale to tam, nieważne, damy sobie radę. Pan Waldek już gotowy. Ja odpuściłem trymerki na 6, żeby nie chciało zbytnio przewrócić do tyłu, bo to w pierwszej fazie będzie chciało przewrócić, dlatego zawsze odpuszczam przy tego typu wietrze. No i pan Waldek będzie startował zaraz. Coś tam przy tym chomoncie szelestowym szuka, idę mu pomóc. Pan Waldek w poliniaczu przykrył chłodnicę od dołu kartką. Zamontował rogi, jeden tu, drugi tu, dla wygody, żeby sterowy się trzymały, a nie plątały. No, zawsze to wygoda, to nie, my tu sobie usprawniamy jak tylko możemy. Jak producent nie pomyślał, no to my musimy być mądrzejsi od producenta. No dobra. No, wiatr jest z zachodu. No, ma się rozwiewać. Nawet szkwały do 10 mają być w górze. No, ale awiacja mówiła, że tak gdzieś do 500 będzie metrów, będzie gdzieś około, powiedzmy, 5 meterków. No, jest do przyjęcia. No, teraz widzę, że tam ostro dmucha. No, w poziomie wskaźnik. No. No dobra, pan Waldek ready to fly. No, pan Waldek startuje. No, 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 żeby... Oj! Ogarnie. Ogarnął. Oj, 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 oj. No, akurat w momencie takiego dmuchnięcia tutaj, no, piątka dmucha. Oj, nie sprawdziłem, czy odpuścił trymery. No, zobaczymy. Co pan Waldek tam czynia? Zaczynamy. Czy zdecydujemy się? Pan Waldek poszedł na babia. Miał klapę taką trochę z prawej strony, ale to normalne przy takim wietrze. Nie? Oj, chyba będzie lądował. Nie? No, 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 no. My, Waldku, jak nie... Oj! Chyba... No, za bardzo góra dół, góra dół. A i taki picuś Mazboś mówi, że power nie jest ważny. Gdyby nie power, to by tutaj było. Oj, hej, chyba będzie lądował. Oj, 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 oj! Z kozła. No. Przerwij, przerwij, przerwij! O, dobra. O, podkołowuję pod kampera, bo jeszcze się podniesie. Wyłącz! Wyłącz, 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 wyłącz! No dobra. Idę posłuchać.
Jak tam, panie Malcolm? Cholera. Widziałem, dostałeś klapkę z prawej strony, ale ładnie ogarnąłeś, bo widziałem, że lekko lewą rękę pociągnąłeś, co nie? Ale startowałeś w momencie, ruszyłeś i od razu dmuchnęło tak gdzieś z piątki albo i więcej. Tak, taki był impuls, trzachnięcie, co nie? I tutaj, o kurczę. Ale dawaj, sorry. Zobaczyłem, że skrzydło mi się zwaliło, ale potem dałem radę. Słuchaj, ono wyprzedziło cię w pierwszym momencie, a ty jeszcze na ziemi stałeś, kurczę. No. Ale jak tylko przeszedłeś po skrzydłem trochę do przodu, to ładnie, ładnie poszło. Tak trzeba, no. Jak warunki? Jakieś rodeo jest. Rodeo. Ja idę w górę, chociaż spróbuję tego rodeo. No ale dałeś sobie radę, nie zapomniałeś latać, kurczę, falenku. Nie zapomniałem, ale z przyjemnością. Tutaj jak podchodziłem do lądu, no, to ty z inside'em wszedłeś, tak ziu, moje, o coś tam się dzieje, kurczę. No, no ale nic to. No tam teraz szarpie, o kurczę. No, no, ale co power, to power, panie Waldku. No, ale przygrzmociłeś ładnie. Cyk, kangura, kurczę. A ty w ogóle trymery miałeś odpuszczone, czy nie? Gdzie no, jak ty masz zaciągnięte trymery tutaj, no to ja się wcale nie dziwię, że tak to było, kurczę. Jeden tak, drugi tak samo, kurczę. Tak samo, zaciągnięte na maksa. Na maksa. No, do startu to trzeba odpuszczać. No, w tej chwili to tam szarpie. Szarpie ostro. O, dobra. Idę ja. Teraz. O. No, jest godzina 15. No, od 16 to już miało na ziemi wiać tak dobrą piątkę, kurczę. No, trochę późno żeśmy przyjechali. O. No, wskaźnik szaleje. W różne strony. No dobra, czwóreczkę i pod piąteczkę. Nie? No akurat w tym momencie, no jak jest w poziomie, to wiemy, że to jest dobra piąteczka. O. Ja idę, podniosę skrzydło i będę jechał. I w ostatnim momencie zdecyduję, czy będę odrywał się od ziemi, czy tylko się przejadę po polu w kierunku pana Waldka. Co nie? O, a że no, między 4 a 5 dmucha. No dobra, idę.
powiedział, że jest znośnie. Jest znośnie. Ale przyjemności nie ma. Ale da się latać. Da się latać. No, ja sobie odpuściłem na szóstkę trymery. Tak jak tutaj widać. Nie? Więc przy starcie nie było zbytniego szarpnięcia, bo skrzydło błyskawicznie poszło nad głowę, co nie? No przy takich wiatrach to trzeba tak zrobić, co nie? No i wystartowałem, zrobiłem krąg. W powietrzu, no bym powiedział, że no, da się latać, no. Zbyt dużej przyjemności nie ma, to jest inna rzecz, ale spokojnie da się latać. No ale samemu mi się nie chce, nie? O. No i że tak powiem, przekołowałem, wylądowałem tam gdzieś w rejonie, powiedzmy, że wskaźnika, no i tutaj przekołowałem, żeby było bliżej do samochodu. O. No, o, pan Waldek już się złożył, to on już do domu chce jechać. No, chyba ja też to zrobię. No, zobaczymy jeszcze. No i zjeżdżamy superaśnego latanka. Przy pizgającym wietrze. Hej, wuja! Wyjeżdżamy. Waldi ze swoim poskakującym fafutem. A ja z Augustem schowanym do bagażnika. Cały sprzęt cicha. No dobra, wyjeżdżam.